dobry, witam Państwa jeszcze raz serdecznie na takim spotkaniu noworocznym, podsumowującym drugi rok działalności Akademii Seniora w Murzynie. Witam serdecznie Pana Burmistrza doktora Jana Golbę. Bez zgody i pomocy Pana Burmistrza nie byłoby szans na taką Akademię Seniora, jaką mieliśmy przez 2 lata, na wszystkie te aktywności i działania. Jest Pani Iwona, to jest taki dobry duch Akademii Seniora. Witam serdecznie Panią Dyrektor Izabelę Bajorek, Dyrektora Grzegorza Łasia. Państwa serdecznie witam. Nie ma piękniejszego naprawdę widoku niż Państwo w takiej ilości, jak dzisiaj teraz przybyliście. Zaczynaliśmy w składzie takim chyba 20-osobowym. Obecnie ta Akademia Seniora już liczy członków ponad 70. W tym miejscu chciałam podziękować też bardzo, ale to bardzo serdecznie Pani Basi Ruskiej. Jeżeli teraz Państwo pozwolą, to jeszcze poproszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Proszę Państwa, ja powiem tak, że za moich czasów studenckich, jakby profesor miał tyle na sali studentów, no to by był chyba najlepszym profesorem. Bo to się raczej po prostu nie zdarzało, także wielki szacunek za to, że Państwo potraficie się zintegrować, chcecie uczestniczyć w tych różnego rodzaju zajęciach, jakie tutaj są prowadzone, że chcecie się spotkać między sobą, chcecie uczestniczyć w tym życiu publicznym, jakie na terenie Muszyny nie tylko prowadzimy. Także wielkie podziękowanie i szacunek za to, co robicie, za to, co realizujecie na rzecz Muszyn. Natomiast, proszę Państwa, nowy rok. W związku z powyższym chciałbym Państwu złożyć bardzo serdeczne życzenia noworoczne. Życzę się przede wszystkim olbrzymiej energii. No, do energii to trzeba zdrowia. Ale jeżeli zdrowie jest, no to potrzebne są jeszcze inne dodatki, takie jak szczęście, bo jak nie ma szczęścia, to jest problem i z innymi rzeczami. Więc tego zdrowia, szczęścia i przede wszystkim realizacji wszystkich marzeń, zamierzeń, jakie macie swoich prywatnych czy dla swoich rodzin. Życzę Państwu w tym nowym roku, żeby ten nowy rok przyniósł Państwu same sukcesy i same radości. Drogie Panie, już 2 lata Akademii Seniora. Chciałabym się dowiedzieć, jak minęły Wam te 2 lata w naszej Akademii? Wspaniale. Pomysł, inicjatywa tej Akademii Seniora zasługuje na wielkie brawa. Co zachęca najbardziej do przyjścia do Akademii? Miłe spędzenie czasu. Dziękujemy serdecznie za wszystko, za baseny, za te piękne rehabilitacje. No wszystko było tak wspaniałe, że naprawdę dziękujemy serdecznie. Mam pytanie, jak to jest w tej naszej Akademii Seniora? Świetnie. Świetnie, tak? A co robicie w Akademii Seniora? Bawimy się bardzo dobrze, spędzamy dobrze czas wspólnie, mamy teraz dużo znajomych, bo między innymi... No jest bardzo dobrze. Warto korzystać? Bardzo warto. I wszystkich zachęcam, kto tylko może. Dziękuję. Pani dyrektor, 2 lata Akademii Seniora. Widać po dzisiejszym spotkaniu duża frekwencja seniorów. No chcemy wiedzieć, co dalej robimy. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj jest tak dużo uczestników Akademii Seniora. Obecnie jest nas tutaj 60 osób, ale tak naprawdę Akademia Seniora w Muszynie liczy już grubo ponad 80 osób, uczestników. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem, że możemy wspólnie podsumować kolejny rok działalności Akademii Seniora. Styczeń, luty mamy ferie, natomiast od marca już oczywiście startujemy dalej. W chwili obecnej Stowarzyszenie Klucz Muszyński złożyło kolejne projekty na realizację Akademii Seniora. Czekamy i od marca ruszamy z nowymi aktywnościami. Cieszymy się bardzo, seniorzy jeszcze bardziej. Pani dyrektor, a tak w skrócie, co robiliście przez te 2 lata w Akademii? Przez te 2 lata było bardzo dużo podejmowanych działań. Seniorzy mogli uczestniczyć w różnych warsztatach.
Były warsztaty rękodzielnicze, były warsztaty kulinarne, teatralne, komputerowe, gimnastyka seniora, która cieszyła się ogromną popularnością, warsztaty tańca również. Oprócz tego Stowarzyszenie Klucz Muszyński realizuje w każdym roku projekt prozdrowotny dla seniorów. 2 lata temu mieliśmy Zdrowie na 50 z plusem. W tym ubiegłym roku i w roku bieżącym realizujemy Zdrowy Kręgosłup Seniora, gdzie uczestnicy mają możliwość między innymi brania udziału w gimnastyce seniora w basenie, a także mają możliwość też zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji indywidualnych z lekarzem, z fizjoterapeutą. No to cóż, zostaje nam tylko zaprosić na następne spotkania seniorów, tak? Tak, oczywiście w imieniu Stowarzyszenia Klucz Muszyński zapraszam serdecznie wszystkich seniorów. Najliczniejszą grupą są seniorzy z Muszyny. Z pozostałych miejscowości też już osoby się przekonują do nas i uczestniczą, ale zapraszam jak najbardziej serdecznie też mieszkańców pozostałych miejscowości naszej gminy do brania udziału. To proszę jeszcze przypomnieć, jak można się zapisać do Akademii? Najprościej można podejść do muzeum w Muszynie i wypełnić deklarację Akademii Seniora. Znajdą Państwo też ją również w sekretariacie w Ośrodku Zdrowia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.